Kiedy otrzymaliśmy wiadomość i decyzję o przyjeździe papieża, no to ksiądz biskup Stanisław Szymecki najpierw zrobił takie spotkanie pracujących w kurii, w seminarium, tych księży, z których chciał wykorzystać jako współpracowników tej. I to była taka narada, była dyskusja, były przekazane jakieś informacje czy postulaty ze strony Kościoła. I to było we wrześniu, jeżeli pamiętam, 1990 roku. Trzeba powiedzieć, że były dwa komitety. Komitet kościelny, który przygotowywał od strony właśnie czysto kościelnej tą wizytę, i komitet, którym ja kierowałem, który się zajmował takim, jakby tu powiedzieć, bezpieczeństwem, ogólnie pojętym bezpieczeństwem. To byli ludzie, to była policja, to była straż pożarna, to była służba zdrowia, bardzo ważna, to byli drogowcy, to byli urzędnicy wreszcie, konserwator, tak dalej, tak dalej. To była bardzo duża grupa osób. Najważniejszą rzeczą było przygotowanie techniczne tej wizyty. I to trwało, no mogę powiedzieć, spokojnie z pół roku, co najmniej. Szczerze mówiąc, to przez kilka miesięcy spotykały się i przedstawiciele samorządu, rządu, policji, potem jeszcze Biura Ochrony Rządu. Był oczywiście zgrzyt, bo BOR postanowił, że wytną wszystkie drzewa na trasie przejazdu papieża. Tutaj na Jana Pawła dzisiejszego, krakowskiej. No i ja się na to nie zgodziłem. Powiedziałem, że absolutnie nie ma takiej opcji. Jeżeli się boicie, że papa mobil zaczepi o gałęzie, to utnijcie te gałęzie, które są za nisko, a nie całe drzewa, które rosły kilkadziesiąt lat. W każdym razie był zaplanowany każdy krok papieża. Ja wtedy byłem wikariuszem w parafii katedralnej. Akurat tak się złożyło, jeden rok tam byłem w czasie, kiedy papież był w czerwcu tu na naszej ziemi. No to pamiętam, że to były bardzo takie, zwłaszcza w ostatnich tych tygodniach, to były niesamowicie intensywne dla nas takie przygotowania przed wizytą papieża. Bardzo dużo było takiej pracy materialnej, gdzie trzeba było właśnie plac świętego Jana Pawła, obecnie się tak nazywa, przygotować, żeby tam papież mógł się spotkać. Wtedy to byli zakonnice z całej Polski, tak było to przygotowane do południa rano, a po południu była wizyta, już takie spotkanie z ludem tutaj, z wiernymi ziemi świętokrzyskiej w Masłowie. Ludzie byli z jednej strony poruszeni, z drugiej strony ciekawi, jak to będzie wyglądało. Z trzeciej strony bali się od strony czysto technicznej, od strony bezpieczeństwa i tak dalej. Więc generalnie muszę powiedzieć, że ostatnie dwa miesiące, gdzie wizytowali nas ludzie z Włoch, z Watykanu, gdzie już trzeba było jakby punkt po punkcie wszystkie elementy dograć i przedyskutować, to były bardzo trudne. To było takie wyzwanie naprawdę życia. Dla mnie to było, nie chcę powiedzieć dzieło życia, tylko chodziło o dwie rzeczy, żeby przygotować pięknie to wszystko, co jest potrzebne, a z drugiej strony, żeby dać siebie to, co można dać jako udział takiego czy innego rodzaju w tej wielkiej przygodzie naszego życia i życia naszego Kościoła. Wylądował helikopter, wysiadł papież, mrucząc, że zamknęli go w jakiejś jamie i tam ciasno jest. Byli biskupi, byłem ja i był prezydent miasta i był przewodniczący sejmiku wojewódzkiego. Także to była bardzo mała grupa osób. Papież się z każdym z nas przywitał. Biskup Szymecki, który tak naprawdę był gospodarzem tego wydarzenia, przedstawił każdego z nas. No, przywitał się bardzo śmiesznie, bo powiedział, cytuję: tego to znam, z tym to chodziłem do szkoły, a ten nowy, jaki okrągły. Znaliśmy papieża z telewizji, z różnego rodzaju filmów, i to potężny człowiek, dobrze zbudowany, a w bezpośrednim kontakcie był bardzo kruchy, delikatny. Wchodził bezpośrednio w kontakt, natychmiast nawiązywał relacje takie
bezpośrednie. Ja powiem szczerze, młody człowiek, wtedy zastanawiałem się, jak to ja mam faceta po rękach całować. Przecież to jest coś dziwnego. Muszę powiedzieć, że papież miał taką charyzmę i taką moc, że samo mi się kolano zgięło. Dylemat się skończył natychmiast. Później próbowali go zapędzić do papamobilu, ci wszyscy ochroniarze. Ale on powiedział, zaraz, no przecież tu ludzie czekali kilka godzin, trzeba sobie chociaż z nimi zdjęcie zrobić. Przeszliśmy od razu do samochodów, to nie trwało, to przywitanie nie trwało bardzo długo. No i pojechaliśmy, pojechał papież w pierwszy punkt i ludzie go witali do katedry. Papież najpierw oczywiście nawiedził Bazylikę Katedralną. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kościele Kielecki, obecny tutaj w Bazylice Katedralnej, przez swego pasterza i jego biskupów pomocniczych, poprzez bardzo licznych przedstawicieli miejscowego prezbiterium oraz przez wielu reprezentantów blisko milionowej rzeszy wiernych świeckich. Pragnę najpierw wyrazić moją radość, że jestem dzisiaj tutaj razem z wami. Tam pomodlił się przed Najświętszym Sakramentem i później było takie oficjalne zakończenie trzeciego synodu diecezji kieleckiej. Papież otrzymał dokumenty też świeżo przygotowane jako owoc prac synodu, trzeciego synodu diecezji kieleckiej, który zarządził biskup ówczesny Stanisław Szymecki. Z tym synodem, z jego dokumentem i wskazówkami, przede wszystkim z jego owocami, cała wspólnota Kościoła Kieleckiego wejdzie w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. I tam było to takie pierwsze spotkanie papieża, tak, z Kościołem Kieleckim. A później to spotkanie było rzeczywiście na placu obecnie Jana Pawła II z zakonnicami, z zakonnikami z całej Polski. Myśmy jako Kielczanie uzyskali wtedy patronkę, Matkę Boską Łaskawą Kielecką. To było wielkie marzenie biskupa Szymeckiego, żeby taka patronka była. Między innymi tam w tej katedrze, no to było właśnie to wyniesienie tego obrazu do tej rangi patronki Kielc. Naprawdę bardzo dużo ludzi. I ci ludzie chcieli być oczywiście jak najbliżej papieża. To była naprawdę doniosła atmosfera, zwłaszcza, że papież przejechał między sektorami, gdzie można było się poczuć nie tylko ten kilometr od papieża, ale te, jak ktoś miał szczęście, to 2 metry albo 5 metrów. Więc to dla ludzi było tak samo wzruszające jak dla mnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, również i przez tę niepogodę, przez ten gwałtowny deszcz i wicher, widocznie był nam wszystkim potrzebny. Ciągle mi towarzyszyła ta świadomość taka, że jest to wydarzenie no, historyczne, powiedziałbym epokowe, ze świadomością, że pierwszy raz tutaj stopy Piotra z współczesnych czasów, papieża, stawiają ślad na tej ziemi świętokrzyskiej. I że ja tego nie przeżyję, by przybył następny papież i chyba upłyną wieki,
zanim pojawi się papież na naszej ziemi. Z taką, że tak powiem, świadomością przeżywałem i wchłaniałem wszystko to, co papież mówił. Wiele ludzi to przeżywało bardzo głęboko religijnie, bo jednak ta prostota, to poświęcenie, to koronacja tego obrazu Matki Bożej, to do ludzi bardzo przemawiało. No i to, że papież tak serdecznie się do ludzi odnosi, zwłaszcza ten obiad, to objeżdża jeden raz, drugi, potem jeszcze raz, także nawet się trochę nabożeństwo opóźniło, bo chciał być bliżej ludzi. Pamiętam, jak była sprawa, co 15 minut dostawaliśmy z centralnego laboratorium, czyli z urzędu tego pogodowego, wszystko, i w pewnym momencie mówi: rany boskie, pilnujcie się, bo niespodziewany wiatr jakiś będzie, burza. Ta burza to była oprawa, ona była ważna. Ona była według mnie, tak naprawdę to nic wielkiego się nie stało. Biskupi zmokli, księża zmokli, ale papież nie zmógł. Papież miał ładny daszek, to było wystarczające. Papież grzmiał mocniej niż burza. To wszystko było bardzo mocne, głośne. Ta burza była podkreśleniem tego wszystkiego. Pamiętam właśnie ten moment, kiedy zbierały się te czarne chmury, tylko tak się oglądaliśmy za siebie, kiedy ten deszcz przyjdzie, może przejdzie ta chmura i tak dalej. No ale niestety w pewnym momencie zaczęło bardzo mocno wiać i lać. I to rzeczywiście było to niesamowite, co przeszło do historii, bo jak wiemy, są pokazywane nieraz, jak są jakieś filmy o papieżu, no to zawsze prawie pojawia się ten moment tutaj z Masłowa, kiedy jest ta burza, kiedy papież też miał to wspaniałe przemówienie, do dziś bardzo aktualne. To jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna, to są moi bracia i siostry. I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Początkowo narzekałem na pogodę, która przyszła, zerwana komunikacja, burze, błyskawice, chmury nisko, i w tych słowach jakby głos Mojżesza, jak błyskawica, to jest moja matka ta ziemia, a wy wszyscy jesteście moimi braćmi i siostrami. No to do dzisiaj brzmią, a myśmy tacy schukuleni przed tym deszczem, patrzyliśmy na papieża. I no myślę, że ta cała sceneria dodaje, że tak powiem, wagi i powagi tym słowom i temu wszystkiemu, co tutaj zostało powiedziane. Powiem też, że papież mówił to z całą taką podniesionym głosem, wskazując palcem, co mu się mało kiedy gdzieś tam zdarzało, wtedy kiedy był uniesiony, i nawet kartki mu wypadały z tych, bo to był taki wiatr, ale tym palcem wskazywał: te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić. Mówiąc tu o rodzinie i o dzieciach skrzywdzonych. Pamiętam, że bardzo byliśmy zmoknięci wtedy, ale szczęśliwi też, no bo papież to rzeczywiście niesamowite przeżycie, że na naszej ziemi się pojawił, i ludzie, choć też tam umokli niesamowicie, to na pewno byli wszyscy zadowoleni i do dziś wspominają. Pamiętam, ja taki zmartwiony byłem, no bo jak ten deszcz wyszedł taki, i potem to takie wspomnienie osobiste, jak byliśmy w zakrystii, Ojciec Święty, prawda, był na klęczniku, odpoczywał, modlił się. Koło niego tam siedział na sterku Stasiu Dziwisz, ja z nim się znałem dawno jeszcze od studiów. I byli tam ci prawda, no, ci, jak ja nazywam, łapiduchy z Watykanu, czyli... I proszę, kiedy wyszła ta wielka, ta ulewa, no to co? Ojciec Święty nie zmógł, bo tam była taka kilka metrów nad tym z płótna żaglowego zrobiony taki daszek. Natomiast ten jeden z tych, no, z obstawy Szwajcarów, prawda, watykańskich, to co? Miał taki piękny nóż, bagnet komandowski, uciął 3 metry chodnika czerwonego i potem złożył ten chodnik na 3, także papież
przy ołtarzu ze strony za ołtarzem stał na warstwie trzeciej suchego chodnika. No potem taki zmartwiony jestem i Stasiu do mnie podchodzi, dziwi się i mówi tak, podejdź, bo Ojciec Święty chce ci tego. I mówi tak, profesorze, nie martwcie się, papież to nie zmógł. Zmógł biskupi i zmógł Kościół Kielecki, ale to mu wyjdzie na zdrowie. Jak wielu z tych dostojników zagranicznych potem nocowało w domu biskupia przy kurii, przy Czerwonego Krzyża, część w seminarium, to całą noc trwało suszenie, prasowanie. Przeżyłem na swój sposób, tym bardziej, że no, tak jak tu wcześniej wspomniałem, że też jakieś osobiste miałem takie też spotkanie z papieżem jeszcze wcześniej. Także to na pewno dla mnie to było takie ważne przeżycie. Każdy to przeżywa indywidualnie, prawda? Każdy inaczej do tego podchodzi. No. Ja byłem wtedy bardzo młody i byłem szczęśliwy, że coś tu się w tym mieście dzieje. Był to człowiek dla mnie o ogromnej charyzmie, o ogromnej jakiejś misji. Muszę powiedzieć, że takie trochę piętno na mnie wypalił. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że to jest aż tak. Taki bezpośredni kontakt jest, no, jest przeżyciem. Tego typu rzeczy się pamięta do końca życia. To jest taki napływ emocji w tak krótkim okresie czasu, jednego dnia, że to naprawdę się pamięta do końca życia. I tą osobowość, osoby, która już widać, że jest święta, ale która emanuje ciepłem, dobrocią, sympatią do wszystkich ludzi, ale która potrafi też zagrzmieć, powiedzieć, to jest moja ojczyzna, ta ziemia. To są moi bracia i siostry.